wcześniej posłuchać, bo nie ukrywamy, że ta prezentacja to nie jest przez nas prowadzona po raz pierwszy. Miałyśmy okazję też występować z tym tematem już na targach e-handlu w Warszawie i ten temat uzbierał pełną salę, kolejki to później, prawda, żeby o tym porozmawiać, nie tylko od przedsiębiorców, też od osób z branży, żeby pogadać o case'ach, które nam udało się zrealizować. I dzięki temu, że to wystąpienie było tak udane, to stwierdziłyśmy, że musimy to powtórzyć też online, żeby osoby, które nie miały okazji dołączyć w Warszawie, też mogły to sobie przejrzeć, skorzystać z naszych praktyk, a fantastycznym jest to, że spotykamy się już po Black Friday, więc tych case'ów udało się uzbierać jeszcze więcej i dobrych praktyk mamy jeszcze więcej. Więc tak, zaczynamy. Przekazuję Dominice naszą prezentację, żebyście wiedzieli, Domi będzie dzisiaj klikać prezentację, tak. Ja będę odpowiedzialna za to, żeby patrzeć też między innymi, co się dzieje na naszym czacie, więc wszystkie serduszka, komentarze, które będziecie wysyłać, będę się starać dbać o to, żeby nie zostały przez nas pominięte i żeby na wszystko udzielić odpowiedzi. Dobra, to pytanie, czy jesteście gotowi i możemy zaczynać? Super. Kasie mówią, że tak, Andrzej również, więc to zaczynamy. Tak, tym samym uznajemy, że nas słyszycie i że możemy sobie lecieć przez tę prezentację. Dokładnie. Jak doskonale wiecie, tematem naszej prezentacji jest Demand Gen, czyli nowy format reklamowy w Google Ads. Porozmawiamy o dobrych praktykach, jak je ustawiać i czy w ogóle one mają przełożenie na konwersję w e-commerce. Ale zaczynając od początku, kim my jesteśmy? Tak, możemy się poznać, bo może się zdarzyć, że jeszcze ktoś, kto przyszedł dzisiaj, nas nie zna, chociaż bardzo się staramy, żebyście jednak nas poznali i uderzali w momentach, kiedy potrzebujecie takiej pomocy. Ja się nazywam Alina Lysyćkina, w AdCookie pełnię funkcję Head of Growth, odpowiadam za rozwój wszystkich naszych klientów i z drugiej strony całego zespołu realizacji, czyli osób, które pracują dla klientów. Przy okazji jestem Growth Mentorką, ambasadorką Women Tech Makers w Google, prowadzącą zajęć na uczelni. Więc działam bardzo szeroko, żeby rozwijać biznesy nie tylko w Polsce, a również na całym świecie. Ja natomiast jestem team liderką działu paid media w AdCookie, więc zajmuję się prowadzeniem teamu i też sama prowadzę dane kampanie. Działam też na WSB Merito jako wykładowczyni, podobnie jak Alina. Tak, jesteśmy praktykami od wielu lat. To, że zarządzamy, to nie znaczy, że kończymy z działaniem praktycznym, bo tylko to daje nam możliwość pozostania cały czas na bieżąco z tym, co się dzieje w branży i wypowiadania się na ten temat, rozmawiania też z naszymi klientami, którzy są przedsiębiorcami i liczą na to, że sprzedaż będzie rosła. Aniu, jeżeli chodzi o nagranie, to odezwiesz się później do naszego zespołu na biuro AdCookie albo na maila, z którego otrzymałeś zaproszenie i jak najbardziej takie nagranie będziesz mogła otrzymać, więc się nie martw, nie musisz robić notatek, posłuchaj, zanurzmy się w ten temat, a później sobie odtworzysz wszystkie notatki i jeszcze będzie coś dodatkowego, co będziecie mogli też otrzymać, ale o tym już na koniec naszej prezentacji. Dokładnie. Więc tak, nowy format Demand Gen, który się pojawił w Google nie tak dawno temu, na niektórych kontach jeszcze widnieje jako beta, na części już jako format, który jest dostępny dla każdego. To jest bardzo dużo automatyzacja i rozszerzenie umiejscowień wcześniejszych formatów. Ogólnie słyszymy od naszych klientów coraz częściej, a też na różnych wydarzeniach branżowych, to, że nowe kampanie, które wchodzą, rok temu weszły kampanie, już nawet 2 lata temu, Performance Max, teraz wchodzą kampanie Demand Gen. Większość mówi o tym, że jak wchodzą te kampanie, to coraz mniej mamy wpływu
na to, co się dzieje w naszych kampaniach w Google, bo jest to automat, nie mam wpływu, gdzie się to wyświetli, w jaki sposób będzie to wyglądało. I takie pogłoski są z feelingiem, jakby Google chciało od nas jedynie więcej pieniędzy i wpadamy w pułapkę, że musimy zwiększać budżet, nie chcemy tych pieniędzy oddawać, nawet czasami słyszymy od klientów w momencie, kiedy przychodzą, co dla mnie jest ogólnie mega smutne, bo czasami mówią o tym, że nie chcą iść dalej w ten kanał, bo musieli ciągle zwiększać budżet, koszty zakupu rosły, pojedynczego zakupu, więc jak to wszystko zaczęło drożeć, to byli zmuszeni w ogóle zrezygnować z reklam w danym kanale, bo przestali mieć zaufanie do tego, jak to wygląda i zrezygnowali. Natomiast pytanie jest zasadnicze, czy rzeczywiście tak jest? I słuchajcie, no każde narzędzie, które trafia w ręce kogokolwiek, niezależnie od tego, czy to jest łyżka, którą jemy zupę, czy to jest komputer sam w sobie, czy to są kampanie, które realizujemy. To tak naprawdę zależy, w czyje ręce to trafi, bo jeżeli mamy podejście takie, że weźmy po prostu pieniądze, zróbmy jakąkolwiek kampanię i zobaczmy, co się stanie, no to prawdopodobieństwo, wiecie, 50 na 50, albo się uda, albo nie. I jeżeli nie chcemy spełnić konkretnego celu, nie przygotowujemy się z tym, co ma być pokazane grupie docelowej, nie próbujemy w ogóle zrozumieć, jak te kampanie działają i gdzie to będzie pokazane, to prawdopodobieństwo, że nam się nie uda, z każdym kolejnym argumentem rośnie. Natomiast dość często, kiedy ta grupa docelowa, która już przetestowała, staje się naszym klientem i przychodzi do nas, żebyśmy wspólnie przemyśleli już przed rozpoczęciem działań, co chcemy reklamować, w jaki sposób, jakich efektów się spodziewamy i co wpłynie na to, że ten efekt, że tego efektu rzeczywiście można osiągnąć, to zaczynamy mieć dużo lepsze efekty i rzeczywiście czujemy, że mamy wpływ na to, co realizujemy. Więc chcielibyśmy przegadać kluczowe rzeczy, na które wciąż mamy wpływ i to nie tylko w kampaniach Demand Gen, natomiast w nich czujemy, że rzeczywiście ten wpływ jest najmocniejszy. No to są tak naprawdę podstawy, takie dwa najważniejsze elementy, które wpływają na zwiększenie konwersji. Pierwszy element to personalizacja i poprzez personalizację tutaj mówię o tym, że użytkownik poczuje się w pewien sposób wyjątkowo albo to, że zobaczy reklamy, na które czeka, czy które chciałby zobaczyć. Czyli my wybieramy takie targetowanie i takie komunikaty, które się pojawią na ekranie, które powodują, że osobie po prostu się chce w to kliknąć. To jest coś, czym jest zainteresowana, coś, co jest rekomendowane poprzez Google'a, więc dzięki temu czuje się fajnie, chcesz na to spojrzeć. I drugi element, zwiększenie zaangażowania, czyli powodujemy to, że się chce w reklamy kliknąć, chce się na niej zatrzymać, chce się na nią przejść, niezależnie od tego, co będzie z tym później, bo też możemy na różne sposoby oddziaływać. Możemy jakby nakłaniać użytkowników, żeby najpierw coś kliknęli, później przeszli na stronę docelową, później dodali coś do koszyka, później dokonali zakupu. Więc zwiększyć zaangażowanie możemy w sposób taki, że wygenerujemy content, który będzie się podobał, kreacje, wideo, wykorzystamy storytelling, i to całkowicie wpłynie nam na zwiększenie konwersji. Mamy taką tezę, że i będziemy ją dzisiaj powtarzać wielokrotnie, żebyście o tym zapamiętali i żebyście zaczęli rzeczywiście w taki sposób traktować Demand Gen, bo należy go traktować trochę jak format socialowy i pokazywać bardzo natywne treści, takie, których się spodziewasz w mediach społecznościowych, czyli nie wyskakiwać z komunikatem kup, 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 do mnie weź ode mnie ten produkt, za minus 20% nawet oddaję, tylko dzisiaj, tak jak w niektórych platformach z ogłoszeniami, że cena czegoś jest 70, a osoba do ciebie pisze
daj 50, zabieram dzisiaj, do widzenia. Tylko że rzeczywiście jakby pokazujemy coś ciekawego, pokazujemy historię o tym, pokazujemy, jak się da wejść w interakcję z czymś, jak możemy skorzystać, jakie może być odczucie. Właśnie dzisiaj nasz zespół planował kampanię dla jednego hotelu i rozmawialiśmy o tym, że absolutnie nie chcemy pokazywać, co w tym hotelu jest, tylko chcemy właśnie mówić o tych doświadczeniach, o tym, jak osoby się czują, co można w tym przeżyć, co jest w okolicach tego hotelu, a nie o tym, że masz w hotelu kanapę, czy basen czy jacuzzi, czy Wi-Fi, które jest stabilne. Tak, więc to wpłynie na zwiększenie konwersji, a Google zrobi swoją robotę, dostarczy to osobom, którym wskażecie, że ma być dostarczony, z celem, który wyznaczycie, że ma być zrealizowany. No dokładnie, myślę, że na pewno jeszcze będziemy to powtarzać, ale trzeba demand chain rzeczywiście traktować jak format socialowy i tutaj kluczową rolę odgrywają kreacje, które powinny być dostosowane, ale o tym jeszcze będziemy mówić w tej prezentacji. Więc jak w ogóle odkryć, wykorzystać potencjał, który jest w przypadku tych kampanii i jak zbudować przewagę konkurencyjną? My tutaj w przypadku Demand Gen mamy bardzo podobną sytuację, jak mieliśmy pod koniec 2021 roku, kiedy zostały wprowadzone kampanie Performance Max w Google Ads. I wtedy w branży było słychać głosy paniki, że zabierają nam najbardziej efektywne kampanie, czyli kampanie produktowe, że już nie mamy nad niczym kontroli, że okej, możemy dodać kampanię Performance Max, ale najlepiej bez sygnałów i kreacji, żeby to działało tylko jak kampanie produktowe. Ponadto to trwało bardzo długo, bo chodzimy na różne spotkania branżowe, na różne jakby rozmowy specjalistów i jeszcze do dzisiaj, już 2 lata po wdrożeniu tych kampanii, niektórzy mówią, że wciąż nie próbują nowego narzędzia, co jest straszne, bo rynek się rozwija. Dokładnie. Dlatego my podeszliśmy do tego jakby z chłodną głową i jak tylko się pojawiły te kampanie, to zaczęliśmy je po prostu testować, żeby jak najszybciej wypracować sobie best practice, żeby po prostu wiedzieć, jak operować z tymi kampaniami, żeby zwiększać ich efektywność. Doszło do tego, że na początku 2022 roku już około 90% naszych kont miało wdrożone Performance Max i potem w lipcu wygraliśmy międzynarodową nagrodę Global Search Awards, gdzie opisywaliśmy case kampanii, które w dużej mierze właśnie były oparte na Performance Max. W kolejnym roku zdobyliśmy 2 nominacje do 2 międzynarodowych nagród, więc podejście z taką otwartą głową na nowe rozwiązania, nie zamykanie się na to, co już kiedyś było i było sprawdzone, myślę, że jak najbardziej jest wartościowe i warto po prostu testować to, co Google nam proponuje. Więc jesteście gotowi, żeby usłyszeć o tym, czym tak naprawdę ten Demand Gen jest, gdzie te kampanie można pokazać i jak zrobić tak, żeby rzeczywiście wyniki były fantastyczne, bo takie mogą być. Piszcie na czacie, żebyśmy były pewne, że jeszcze nas słuchacie. Widzimy, że użytkowników jest, czy uczestników jest dużo. Natomiast zależy nam na tej interakcji, na też waszym feedbacku, więc dawajcie znać w trakcie, jak wam się to podoba, czy rzeczywiście chcecie iść dalej z naszymi tematami, żebyśmy mogły też dostosowywać. Dobra, to w takim razie opowiemy wam, skąd się wzięło Demand Gen. Kiedyś w Google wcześniej przez wiele lat był bardzo popularny format zasięgowy, tak go określiliśmy wewnętrznie przynajmniej, Discovery Ads, który pozwalał na pokazywanie reklam na YouTubie w
Search Discovery, czyli w kartach Discover, w wyszukiwarce i w Gmailu. I był dość skuteczny, bardzo często go dodawaliśmy dlatego, żeby poszerzać sprzedaż, dlatego, żeby szukać jakichś nowych umiejscowień, gdzie można nasze reklamy ulokować. I Demand Gen wniosło do tych reklam nowe możliwości, czyli YouTube Shorts i reklamy InStream. Możecie zobaczyć na przykładzie, gdzie wcześniej wyświetlały się te reklamy, żebyście mogli sobie w głowie jakby to połączyć. W Gmailu to widzieliście między mailami, natomiast w wyszukiwarce to były takie natywne zdjęcia, które się pokazywały wraz z dodatkowymi napisami. I doszło do tego, format YouTube Feeds, który był po środku, to on był dostępny w reklamach. Natomiast całkowicie nowe możliwości reklamowe, których nie było wcześniej, a bardzo czekaliśmy na nie, żeby one się pojawiły, to są możliwości umieszczenia reklam w shortsach, YouTube Shorts. Dlatego też mówimy, że to jest bardzo socialowe, bo wchodzicie na YouTubie w interakcje z między innymi z jakby content makerami, może tak to nazwę, którym ufacie, których chcecie przeglądać, których przeglądacie dość często przez długi okres czasu. Dlatego ważnym jest to, żeby w shortsach pojawiało się to, czego użytkownicy chcą zobaczyć i tu jest zarówno shorts, jak i nowy format też InStream. On nie jest nowym formatem, tylko on został dołączony do całego tego wielkiego kombajnu Demand Generation. No i zwróćmy uwagę też, co robimy sobie podczas wolnego czasu. Bardzo często scrollujemy sobie właśnie jakieś rolki, TikToki. Ten YouTube Shorts jest bardzo podobnym formatem i on też rośnie stale, i jego oglądalność, więc nam bardzo zależało na tym, żeby móc właśnie kierować na to kampanię i fajnie, że Demand Gen nam to umożliwia. Tak, przez długi okres czasu naszym opiekunom w Google jakby cały czas przekazywaliśmy komentarze, kiedy już bardzo chcemy, potrzebujemy, bo to jest pierwszy ekran, który widzi użytkownik wchodząc na YouTube'a, więc rzeczywiście jesteśmy w stanie dotrzeć w takim momencie, kiedy użytkownik może mieć na to czas, może mieć chęć, żeby przejrzeć coś ciekawego i z tym czymś ciekawym możemy wyjść. Co jeszcze się zmieniło oprócz samych umiejscowień? Więcej możliwości upiększenia naszych reklam, bo możemy nie tylko pokazywać reklamy graficzne, jak było wcześniej, wraz z plikami produktowymi, czyli to, co możecie sobie scrollować w Google, na przykład przeglądając karuzelę produktów, jak i możemy łączyć grafiki i wideo w jednej kampanii, plus tworzyć eksperymenty AB, testując różne kombinacje tego, co może nam zadziałać. Możemy w różne sposoby określać stawki. Nie tylko możemy się skupiać na konwersji czy jej wartości. Tu podkreślam, że konwersją może być na przykład zakup, tak? Nie, możemy się skupiać nie tylko na ilości, że potrzebujemy 10 zakupów, nie tylko na wartości, że to mają być najdroższe produkty, nie za 100 zł, tylko za 1000. A też na maksymalizacji kliknięć, jeżeli nam zależy na tym, żeby jak najwięcej osób weszło w interakcję z danym materiałem, bo to może być jakaś nowość, jakieś zmiany w technologii, czy jeszcze jakieś inne rzeczy, nowe produkty na przykład, czy nowe rynki. Raportowanie i pomiar. Tu możemy sobie mierzyć nie tylko standardowe metryki, które mieliśmy wcześniej, a też wzrost rozpoznawalności marki, liczbę wyszukiwań na YouTubie, obrazach i filmach, co jest niespotykane wcześniej, żeby w reklamach coś takiego, czy w raportach reklamowych coś takiego zobaczyć. I jeżeli chodzi o odbiorców, to też jest super zmiana. Możemy sobie nie tylko dodawać odbiorców, nie tylko robić zoptymalizowane targetowanie, a weszło coś, czego nie było wcześniej, co znamy z reklam właśnie również socialowych. Było, ale potem było wyłączone. Tak, no? Było bardzo dawno temu, nawet nie jestem w stanie powiedzieć ile lat, bo pewnie z 5, może 4. Jakoś. W każdym razie już osoby, które od kilku lat prowadzą Google, to tego nie widziały na tych kontach, a teraz to wróciło tylko do formatu Demand Gen, grupy podobnych odbiorców, tak naprawdę osób o podobnym zachowaniu.
tak zwane lookalike'i. Do nich jeszcze wrócimy dzisiaj, więc na razie się nie zatrzymuję. Dlaczego jest ważne to wszystko, o czym mówimy? Przede wszystkim dlatego, że wchodzi nam do tego całego kampanii YouTube. Pamiętajmy, że YouTube jest drugą największą wyszukiwarką. Teraz troszeczkę zaczyna działać całe te narzędzia OpenAI-owe czy inne generujące content i szybkie odpowiedzi. Bo mi się zdarza już, że słyszę wśród znajomych i czekam na raporty, które się pojawią, czy rzeczywiście wpływ jest tak duży, że osoby nie zawsze mówią, że coś zagugluję, tylko czasami mówią, że się zapytam jakiegoś czata, który jest fajny. Jednak potwierdzone dane, 80% użytkowników deklaruje, że nie tylko szukają produktów w wyszukiwarce tekstowej, a też szukają wideo na temat danych produktów. Na przykład poszukujemy jakichś porównań produktów, które szukamy. Ja to robiłam szukając sobie odkurzacza. Patrzyłam na różne w internecie, wybrałam jakieś tam kilka marek i później przejrzałam po prostu taki wideo review tego produktu, czego mogę się spodziewać, co działa, co nie działa, co komuś pasuje, pod jakie meble rzeczywiście wjeżdża, czy rzeczywiście wejdzie sobie na dywan. I myślę, że każdy z Was to robi, szukając jakiegoś produktu, tym bardziej, że jeżeli mówimy o jakichś rzeczach co nieco droższych, które nie są już tak szybkim emocjonalnym zakupem, tylko troszeczkę większą inwestycją. I dodatkowo już 90% użytkowników deklaruje, że YouTube też pomaga odkrywać nowe produkty i nowe marki, dlatego że silnik rekomendacyjny w Google też jest bardzo mocny. On jakby opiera się i o nasze zachowania, i o nasze preferencje. Jeżeli udzielamy tych zgód, to on dobrze wie, co nam się podoba i nie proponuje nam rzeczy, których nie życzymy sobie, żeby widzieć. Więc to też jest taka obustronna korzyść, że te narzędzia mogą się rozwijać. Z kolei my widzimy to, czego chcemy widzieć. Więc to jest też bardzo istotne, żeby w tym YouTubie nasze kreacje pokazywać dotyczące naszych produktów i robić to w sposób, którego sobie życzymy. Dokładnie. Tak jak już wspominałyśmy, jest to format, który jest mocno podobny do formatu socialowego i do niego też trzeba właśnie w taki sposób podejść. Też mamy do tego narzędzia, bo jak już Alina wspominała, mamy więcej możliwości strategii do wyboru, tam jest też maksymalizacja kliknięć, nie tylko maksymalizacja konwersji, więc to wszystko jakby powoduje to, że możemy ten demand gen wykorzystywać na różnych etapach ścieżki zakupowej, ale też trzeba jakby zrobić to mądrze i podejść do tego z odpowiednimi kreacjami, odpowiednimi celami, żeby to po prostu się sprawdziło. Patrząc na taką podstawową ścieżkę zakupową, ona się składa z czterech elementów: świadomość, rozważanie, zakup i lojalność. Przejdziemy sobie przez każdy element, powiem, co możemy na danym elemencie przedstawiać w naszych kreacjach i też pokażemy Wam przykład naszego klienta Sun of Med, który po prostu robi to fenomenalnie, potrafi przygotowywać kreacje na odpowiednie etapy ścieżki zakupowej i myślę, że tutaj po prostu świetnie one obrazują, o co chodzi i jak można przedstawiać i je wykorzystywać właśnie w formacie demand gen. Więc zaczynając od świadomości, jest to najwyższy etap lejka sprzedażowego. Tutaj zależy nam na tym, żeby zwrócić uwagę naszych użytkowników jakimś angażującym wideo, przedstawić markę w jak najlepszym stopniu, pokazać nasze najlepsze produkty, żeby po prostu zaciekawić tego użytkownika materiałem naszym, który przedstawiamy. Na tym etapie ścieżki zakupowej też możemy promować edukacyjne treści, czyli jak mamy jakieś artykuły na tematy związane z naszą branżą, to tutaj właśnie na tym etapie możemy do nich kierować też z odpowiednimi materiałami. Ja bym bardzo chciała, żebyście tego nie traktowali jako suchą teorię, że
Każdy mówi o edukacyjnych treściach, one nie sprzedają, nie będę tego tworzyć. Każdy mówi o ciekawych filmikach, one nie sprzedają, nie będę tego tworzyć. Bo tak nie jest. Rzeczywiście każdy użytkownik potrzebuje kilka interakcji z marką, szczególnie z taką jak Sunefmed, bo tutaj mówimy o produktach dość drogich. Natomiast ta marka tak potrafi tych użytkowników, użytkowniczek w większości, zaciekawić, zaangażować, pokazać swoje wartości i efekt tego, co sprzedaje, że nawet we współpracy z AdCookie tutaj mamy już pewnie 90% płci damskiej, ale nie tylko, też już klientek tej marki, z racji, że ta marka jest taka zawsze, wszędzie i to pokazuje. I zaraz zobaczycie i myślę, że też pokochacie po tych kilku filmikach Sunef i zrozumiecie, o co nam chodzi. Dokładnie. Zaraz pokażemy Wam przykład właśnie na poziomie świadomości wideo tej marki, która przedstawia po pierwsze swój produkt, który jest topowy, kieruje to stricte do grupy docelowej, bo na wideo jest wskazana ta grupa docelowa. I myślę, że jest to po prostu ciekawe wideo. Dokładnie, tutaj był przedstawiony produkt, myślę, że jeden z topowych produktów tej marki, czyli plasterki pod oczy i właśnie płatki. Płatki, tak, zdecydowanie płatki. I właśnie jest to przedstawione w przypadku kobiety, która podróżuje, to też jest taka grupa docelowa, te produkty są jednak droższe, więc tutaj też ta kobieta jest właśnie przedstawiona w taki sposób, że jest osobą podróżującą. Jednocześnie też jest pokazane, że można korzystać z tego produktu i upiększać się wszędzie i zawsze, więc to też pokazuje, co wyróżnia po prostu tą markę. I kobiety korzystające z Sunef, one rzeczywiście takie są. Możecie sobie przejść na stronę marki i zobaczyć, że jest bardzo dużo tego user-generated content, czyli materiałów, którymi klientki już chcą się dzielić. Dziewczyny mają te płatki na sobie wszędzie, w aucie, w samolocie, kiedy idą na siłownię. Po prostu tak to wygląda, że te osoby się nie wstydzą nawet wśród innych osób założyć te płatki, zależy im na dobrym wyglądzie, na komforcie, żeby się czuć też w tych innych miejscach jak samolot, szczególnie jeżeli to jest to długa podróż, bardziej jak w domu, lepiej wyglądać po tej podróży i tak dalej, więc tu marka pokazuje swoją grupę docelową taką, jaka ona rzeczywiście jest. Dokładnie. Teraz przejdźmy sobie na kolejny etap, czyli etap rozważania. Tutaj już jest bardziej szczegółowa prezentacja produktów i w przypadku tego case'a, który będziemy pokazywać, czyli Sunefmed, tutaj będzie prezentowany taki pakiet świąteczny, który można kupić i jest przedstawione to, co jest w środku, więc szczegółowe pokazanie produktu i unikalnych cech tego produktu. Kolejnym sposobem w przypadku rozważania może być takie case study, przedstawienie, jak wasz produkt rozwiązał dany problem. Bo tak to też pokazujemy, jakie ma cechy i co powodu, jaki jest powód tego, żeby taki produkt zakupić. Dobra, przejdźmy sobie do tego wideo. Tutaj mamy właśnie świąteczny klimacik, są przedstawione produkty, które znajdują się w tym zestawie i to, jak ten zestaw wygląda. Myślę, że
spokojnie mogłabym podarować komuś taki prezencik. Ponadto widzieliście te opakowania, one też są dobrane do tej grupy. Ta grupa lubi rzeczy ładne, drogie, zależy jej na takim statusie podkreślenia tego, także korzystają z produktów jakościowych, a te jakościowe produkty muszą być też opakowane w fajne rzeczy, więc samo to pudełko z perłami, ono już wygląda bardziej premium, ciekawie i zostało pokazane na tym filmie, żeby osoba się spodziewała nie tylko tego, co będzie w środku, ale też jak ten zestaw będzie wyglądał, że fajnie dać go komuś właśnie na prezent. Dokładnie. Kolejny etap to jest etap zakupu. Tutaj już przedstawiamy konkretne oferty, na przykład rabaty czy promocje, jeśli takie mamy, żeby skłonić odbiorców do podjęcia po prostu tej decyzji zakupowej. Też na tym etapie warto pokazać zaufanie i rekomendacje naszych użytkowników do naszej marki. I właśnie przykład jest taki, że to zaufanie, te rekomendacje są pokazane na filmie, który zaraz puszczę. Tak jak mówiłam, mogę puścić, bo akurat to jest bez dźwięku, więc mogę mówić podczas działania. Tutaj są opinie użytkowniczek, które nie mogą się doczekać, aż ponownie pojawi się ich ulubiony produkt na sklepie i jest komunikacja, że jest już on dostępny, więc że można kupować. Podkreślenie rekomendacji plus to, że jest dostępność na sklepie, można kupować, to jak najbardziej jest to, co ich może zmobilizować do zakupu. A z drugiej strony może być też taki feeling, że jejku, to jest coś fajnego, wszyscy na to czekają, zaraz znowu się skończy, tak, więc muszę się spieszyć, żeby dostać to złote cudo, ten złoty cud, żeby rzeczywiście też wyglądać lepiej, poczuć się fajnie wśród tej wyjątkowej grupy, która dostała ten produkt. Dokładnie. I kolejny etap to jest etap lojalności. Tutaj musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie tutaj bazujemy sobie na sygnałach w przypadku Demand Gen, więc to nie jest tak, że na przykład jak wgramy sobie listę odbiorców jako sygnał, to będziemy kierować tylko do tej listy odbiorców, tylko to jest jakby sygnał, który Google pobiera, żeby wiedzieć mniej więcej, do kogo kierować swoje reklamy. Więc jeśli tutaj będziemy chcieli kierować reklamy na poziomie lojalności, to musimy zwrócić uwagę, że one też mogą docierać do użytkowników, którzy jeszcze nas nie znają. Więc pamiętajcie o tym, bo to jest ważna rzecz. Tak. Nie zmienia to faktu, że można tutaj właśnie promować jakieś nowości, które mamy na sklepie, albo pokazywać naszą komunikację z naszymi klientami, jakieś programy partnerskie, żeby zachęcić tych użytkowników do ponownego zakupu, a nowych użytkowników, żeby zachęcić do tego, żeby kupili, bo mogą zobaczyć, jak fajnie wygląda ta relacja pomiędzy klientem a marką. No to jest istotne, co powiedziałeś, że tworząc treści należy wziąć pod uwagę, że może to zobaczyć ktoś, kto marki nie zna, więc dobrze by było w jakimś momencie wyjaśnić, napisać, pokazać cokolwiek, żeby ta historia nie była taka, wiecie, wyrwana z kontekstu. I myślę, że to jest istotne, bo jak zobaczycie ten przykład, to już będziecie o nim zawsze pamiętać i będziecie wiedzieli, o co nam chodzi, co może się spodobać też osobom, które marki jeszcze nie znają. Dokładnie. I teraz przejdźmy sobie do przykładu. Dzień dobry, Anna Bogna, firma SunewMed. Dzień dobry, Pani Moniko. Dzwonię do Pani, ponieważ chciałam Pani bardzo podziękować, że jest Pani jedną z naszych klientek, które najczęściej sięgają po nasze produkty w 2023 roku. Naprawdę? I tak jest. Ojej, bardzo się cieszę. I z tej okazji właśnie chcieliśmy Ci wysłać zestaw świąteczny z kosmetykami. No mam nadzieję, że to będzie dla Ciebie miły prezent mikołajkowy. Jaki prezent. A, i dla Twojej skóry. Naprawdę, naprawdę. Cieszę się razem z Panią. Po prostu
nie używa, skóra jest w bardzo dobrej kondycji, także nawet mąż używa. O Jezu! Także cała rodzina. I ja bardzo dziękuję i życzę zdrowych i spokojnych świąt. Pani Moniko, serdecznie Pani dziękuję, życzę Pani wesołych świąt i do usłyszeń. Tutaj na tym filmie CEO właśnie marki SunewMed dzwoni do klientki, która najczęściej kupuje produkty. I dla klientów, którzy są stałymi klientami, to jest powód do tego, żeby stale kupować, bo może będziemy w tej topce i też dostaniemy jakiś prezent. Pokazuje to fajną relację z marką. Dla nowych klientów za to jest jakby udowodnienie, że te produkty są bardzo wartościowe, bo sama klientka jakby wyszła z inicjatywą i opowiedziała o tym, że używa i syn, i mąż, i w ogóle wszyscy, i skóra jest fenomenalna po tych produktach, więc to też jest jakby takie naturalne potwierdzenie jakości tych produktów i też powoduje budowanie pozytywnego wizerunku marki. Tutaj Ewa komentuje, że super, że marki zaczynają wychodzić coraz częściej z super contentem wideo. Ja się z tym zgadzam, że marki się otwierają, zaczynają być bardziej ludzkie. Natomiast jest komentarz Oli, że na szczęście nie jest grupą docelową i że akurat Oli się nie podoba, jak się to ogląda, więc jakbyś mogła doprecyzować, dlaczego tak uważasz, co ci się nie podoba, to też napisz więcej, możemy to wyciągnąć tutaj pod dyskusję, może więcej osób się wypowie, jak one na to reagują, bo akurat w tym przypadku wyciągamy to jako pozytywny przykład, chyba że mówisz o jakości wideo albo dźwięku, bo może też o to ci chodzi. I też grupa docelowa tutaj zareagowała przyjemnie, osoba była bardzo zadowolona, więc możemy to wyjąć i przegadać. A póki piszesz, też możecie się odnieść, bo widzę, że trochę osób doszło, możecie się odnieść też do tego komentarzu Ewy, Oli czy naszych. Jak wy uważacie, czy te przykłady są fajne, pokazują markę, pokazują jej wartości, jakie macie feeling? A my zaczniemy na razie. Tak, oczywiście pani Monika wyraziła zgodę na to, żeby to udostępnić. Okej, Ola nie jest grupą docelową produktu, rozumiem. No to właśnie tak, grupa docelowa tego produktu chętnie to ogląda, chętnie się angażuje i się cieszy i czuje się wręcz doceniona w takich sytuacjach. Dobra, chyba musimy troszkę przyspieszyć. Tak. Więc przejdziemy sobie do elementu, kiedy warto stosować Demand Gen. Okej, jeszcze przeczytam, właśnie Janek też ma inne zdanie. Przykład wygląda naturalnie, tym się odróżnia od typowej reklamy. Jak grupa reaguje, to strzał w dziesiątkę. Rzeczywiście w tym przypadku to jest strzał w dziesiątkę i zobaczcie, że nie mamy tutaj całej Polski na webinarze, tak? Jest grupa ograniczona, a zdania już są podzielone. Ktoś mówi, że to jest rzeczywiście absolutnie nie to, co do mnie przemawia. Ktoś mówi, że jest super i jest kilka osób po jednej i po drugiej stronie, więc pamiętajcie, żeby te testy AB u siebie robić i wyczuć jak najszybciej, co tej grupie docelowej się podoba, bo jedynie to będzie jakby pokazywało, kto na tym zyska, kto na tym wygra, czy wasza marka zarobi więcej, czy marka waszego klienta, czy dla której pracujecie, czy nie, bo to musi się podobać grupie docelowej. Czasami jest tak, że trochę nie ma znaczenia, czy to się podoba nam. Dokładnie. I zdarza się, że my na coś patrzymy i mówimy, że ja bym na to nie zareagowała, ja bym nie chciała tego puścić. Mam moją ulubioną historię z moim klientem, to było jedno z muzeum z Nowego Jorku, gdzie są przeprowadzane różne takie zajęcia praktyczne dla dzieci i jedną z kreacji była taka rozmazane zdjęcie, zrobione, mi się wydaje, z ręki, to jeszcze w biegu i pokazane dziecko takie naprawdę całe w tych farbach. Ja patrząc na to, nie jestem grupą docelową, nie mam dzieci, mieszkam w innym kraju, pomyślałam, że żadna matka by nie chciała dziecko w takim stanie odebrać po jakichkolwiek warsztatach, więc
byłam pierwszą osobą, która myślała, że nie należy tego dawać do testów. Natomiast kiedy testy AB zostały przeprowadzone, to było jedno z najlepiej konwertujących zdjęć i po testach byłam pierwszą osobą, która tego zdjęcia broniła, więc zdarza się, że nam się coś nie podoba, że nie chcemy. O, widzicie, jest Patryk z SunefMed, który potwierdza, że grupa docelowa poczuła się bardzo doceniona. Patryk, super, że jesteś. Nie spodziewałam się, ale no, zaszczyt dla nas. Patryk potwierdza, że osoba była bardzo doceniona. Niektóre rolki Patryk sam montował, więc gratulacje, po prostu jedziemy sobie dalej. Szybciutko przeskoczę przez inne sposoby, kiedy można zastosować. Więc tak, Demand Gen należy stosować w wielu przypadkach. Szybko przelecę, może przez 5-7 case'ów biznesowych, pozostałe sobie też przyjrzycie, żeby więcej dać Wam korzyści, jak to wdrożyć. Kiedy wprowadzamy nowe produkty, rozszerzamy ofertę, dodajemy jakieś nowe funkcje, warianty, usługi, mamy jakieś sezonowe rzeczy, wyprzedajemy coś, dodajemy nową lokalizację, na przykład chcemy osoby w okolicy poinformować, że nasze biuro, czy sklep, czy coś znajduje się teraz jeszcze tu, wychodzimy na nowe rynki, robimy branding, rebranding, wysyłamy jakieś darmowe próbki ciekawe, zaczynamy nowe współpracy i tak dalej. Tych business case'ów jest naprawdę masa. A więc o współpracach z influencerami jeszcze dużo będziemy mówić, bo tutaj jest ogromny potencjał. Tak, nie chcę się spieszyć, więc może to przeklikajmy i wyślemy Wam po prostu, jak się zgłosicie po naszą prezentację. Właśnie, płatności na raty, odroczone płatności, czasami to jest game changer, jak to się wprowadza, więc wszystkie takie opcje należy komunikować, można to robić w ciekawy sposób. Także przejdźmy do tego, jak te kampanie się ustawia, co jest kluczowego w tym wszystkim. Dokładnie, tutaj będziemy przedstawiać screenami jakby krok po kroku, jak ustawić dane kampanie, więc zacznijmy sobie od celu, jak się włączy panel Google'a i włączy nową, utworzenie nowej kampanii, to pierwszy widok to jest wybranie celu. Demand Gen mamy do dyspozycji w czterech wariantach celu do wyboru. Większość z osób ze względu na to, że każdy lubi zarabiać pieniądze, wybrałaby cel sprzedażowy. Ja ze względu na to, że ze względu na to, jaki cel wybierzecie, też takie macie możliwości potem w przypadku Demand Gen, chcę przedstawić wszystkie możliwości tego formatu, dlatego wybieram kampanię bez wskazywania celu. I jeśli chodzi to nie, jakby, to nie jest rekomendacja, że musicie tak robić. To robimy dzisiaj tylko na potrzeby tego spotkania, żeby pokazać Wam mnogość możliwości. Musicie dobierać zawsze cel do tych działań, na których Wam zależy. Jeżeli Wam zależy na sprzedaży, musicie wybrać sprzedaż, żeby Google o tym wiedział, bo jak mu powiecie, że zwiększenie świadomości, to potem nie macie jakby powodów, żeby się zdziwić, że sprzedaży nie ma. Co mówicie, to będzie robione. Więc tylko na potrzeby tego spotkania tworzymy kampanię bez celu. I tutaj celu. Jak najbardziej też jest to dostosowane do lejka, o którym już mówiłyśmy, czyli jeśli jest świadomość, to zwiększenie świadomości. W przypadku rozważania może być to ruch, w przypadku zakupu to już sprzedaż, więc jak najbardziej te cele też są dostosowane do tego lejka sprzedażowego i też nie bez powodu po prostu o tym mówimy. Ja właśnie wybieram teraz bez celu, żeby pokazać wszystkie możliwości tego formatu. I druga rzecz, którą się wybiera tworząc kampanię, to jest wskazanie celu konwersji. I trochę będę tu się powtarzała jak zdarta płyta, czyli ten cel trzeba dostosować do naszego etapu lejka sprzedażowego. Więc w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, to taki cel
wykorzystujemy. W przypadku rozważania możemy kierować na konwersję, która nie jest konwersją sprzedażową, ale taką mikrokonwersją. Dodanie do koszyka, myślę, że w rozważaniu już jak najbardziej można dawać. W przypadku etapu zakupu najczęściej konwersją jest właśnie zakup. Ale tutaj też trzeba uważać na jedną rzecz, a mianowicie w przypadku właśnie tego etapu zakupu nie ustawiamy takich mikrokonwersji jak scroll czy CTA, tylko możemy ustawić zakup, jeśli tych zakupów na koncie mamy dużą ilość, bo jeśli liczba konwersji jest za mała, to zdecydowanie lepiej wtedy dodać konwersję dodanie do koszyka, bo wtedy algorytm ma więcej danych na to, żeby się nauczyć i żeby te kampanie po prostu działały nam lepiej. Więc tutaj jak najbardziej trzeba zwrócić uwagę też na to, ile danych na koncie mamy. Tak jest. I kolejne ustawienia podstawowe w przypadku Demand Gen. Mamy do wyboru, czy ustawiamy reklamy z plikiem produktowym, czy też bez. I tutaj jest bardzo ważna jakby decyzja, ponieważ od tego zależy, jakie kreacje będą dostępne w przypadku ustawiania kreacji Demand Gen. Jeśli zaznaczymy sobie to, że pobieramy feed produktowy, myślę, że w przypadku zakupu jak najbardziej warto to robić, to wtedy mamy dostępne te kreacje z feedem produktowym, gdzie wyświetlamy sobie produkty, które mamy w naszym feedzie. Natomiast jeśli mamy to odznaczone, to wtedy mamy do wyboru po prostu inne formaty reklamowe. Ale też jakie to są formaty, będziemy mówić nieco później na etapie właśnie kreacji. I kolejna kwestia to jest cel kampanii, czyli pod co mamy optymalizować i tutaj znowu po raz trzeci, jak zdarta płyta, dostosowujemy to w zależności od etapu lejka sprzedażowego. Jeśli chodzi o strategię ustawiania stawek, to rekomendacja od Google jest taka, żeby zacząć od maksymalizacji konwersji i po zdobyciu 50 można przechodzić na docelowe CPA. Jeśli chodzi o budżet, to 15-krotność docelowego CPA jest tutaj wskazana jako rekomendowana. Lokalizacja i język tutaj, jak w każdej kampanii, ustawiamy sobie domyślnie. I już przechodzimy wtedy do etapu odbiorców. Tak, z odbiorcami pamiętacie, na początku mówiłam, że my mamy wpływ na to, komu pokazujemy i co pokazujemy, żeby zwiększać zaangażowanie. Więc jeżeli chodzi o odbiorców, to na szybko kilka rzeczy, które są istotne. To na pewno wgranie danych odnośnie użytkowników, którzy weszli już w integrację z firmą, na przykład wykorzystanie list klientów. My to robimy zawsze. Tutaj gwiazdka, że to muszą być jakby dane klientów, którzy wyrazili zgodę na to, żeby te dane były wykorzystane, więc dbajcie też o cookie boty, o zbieranie zgód w trakcie też dokonywania sprzedaży, żeby użytkownik spodziewał się, że możemy do niego wracać z reklamami. I kiedy jest taka osoba, która sobie tego życzy i my te dane wykorzystujemy i wracamy do niej później, to zawsze praktycznie na każdym koncie, jeżeli kreacje są odpowiednie, wyniki nam bardzo dobrze rosną, zarówno współczynnik konwersji, jak i wartości konwersji, jak i ich ilość. Jedynie co spada to koszt konwersji, koszt zakliknięcia, więc wszystkie słupki idą w tę stronę, w którą powinny iść. Tak. Myślę, że tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście te dane klientów są bardzo potrzebne na koncie, bo
One mogą wpłynąć nie tylko na kampanię Demand Gen, ale ogólnie na inne kampanie, jeśli wgramy te listy klientów na nasze konta, więc bardzo jakby warto to zrobić, bo wtedy dajemy najbardziej jakościową listę i Google może dostosowywać odbiorców właśnie pod tą listę, bo tam może zebrać informacje tak naprawdę, kto jest naszym odbiorcą. Tak, też lookalike, o których wcześniej wspominałam, czyli podobne segmenty, grupy osób o podobnym zachowaniu. Co tu jest ważnego? Przede wszystkim nieco się różni zasięg segmentów. W social mediach mamy dostęp nawet do 1%, w tym przypadku mamy dostęp od 2,5% do 10%, który jest najbardziej polecanym. Tak naprawdę to należy testować, bo czasami lepiej działają te zbliżone, czasami działają wąskie. To też zależy od listy wyjściowej, ile wy tych osób, do których możemy zrobić lookalike'a, macie, bo w takim przypadku algorytm jakby ma większy albo mniejszy dostęp do innych osób, które zachowują się podobnie. Lookalike'y możemy tworzyć naprawdę do przeróżnych list, do list klientów, do tych, którzy dokonali zakupu kilka razy na przykład, że chcemy dotrzeć do osób, które dokonują takich powtarzalnych zakupów, albo do osób, które kupują produkty z danej kategorii, więc tu możemy naprawdę być bardzo kreatywni i wykorzystywać te materiały odpowiednio. No i wykluczenia. Też bardzo lubię ten element. Możemy wykluczać użytkowników, którzy spełniają pewne kryteria. Co nam to daje? Możemy w czasie rzeczywistym na przykład docierać ciągle do nowych użytkowników, wykluczać pewne grupy odbiorców, możemy ustawiać jakieś sekwencje, które powinny się pokazać po tym, jak już ktoś coś obejrzał, a ktoś czegoś zobaczyć nie powinien. Więc w danym przypadku naprawdę jesteśmy w stanie dostosowywać nasze kampanie i działać, rzeczywiście zobaczcie ile tych możliwości jest, działać na pełnym lejku, oddziałując na każdy element, zarówno na świadomość, jak i na zwiększenie konwersji, korzystając z tej mnogości instrumentów, czyli mamy zarówno możliwość wybierania różnych grup, odbiorców, jak i korzystania z tych, co nam daje Google Audience i dobierać to sobie do każdego etapu, gdzie to będzie najbardziej zasadne. Dobra, teraz przejdziemy sobie do kreacji i możliwości. Tak jak już wspominałam, w zależności od tego, czy włączamy fit produktowy i w zależności od celu naszej kampanii mamy do dyspozycji różne formaty reklamowe. Jeśli ten fit produktowy jest wyłączony, to mamy do dyspozycji trzy możliwości: reklamę graficzną, reklamę wideo i reklamę karuzelową. Ten format nawet wizualnie bardzo jest podobny do możliwości wyboru w przypadku kampanii socialowych, więc tutaj po raz kolejny się powtórzę, że trzeba na to zwrócić uwagę i podchodzić do tego właśnie jak z formatami socialowymi. Ja myślę, żebyśmy się tu nie spieszyły, to te wymiary wszystkie, nie będziemy tego przegadywać, sobie będziecie mogli wrócić później do prezentacji czy nagrania, a lepiej pogadamy o tym, jak to wykorzystać, gdzie i jaki to Wam da efekt. Dokładnie, więc tutaj sobie przeskoczymy te wymiary, one są po prostu pokazane, jakie są możliwości i co trzeba wgrywać, żeby ta grafika czy po prostu kreacja zadziałała. Jeśli mamy włączony fit produktowy, to wygląda zupełnie inaczej, bo w jednej kreacji możemy wgrywać i grafiki, i wideo jednocześnie. I tutaj też są wskazane, jakie to są grafiki, jakie są wymiary. Ale przejdźmy do clue, czyli do tego, jak wykorzystywać kreację i przedstawimy Wam tipy właśnie na kreację. Już wcześniej na początku mówiłyśmy o tym, że wykorzystanie YouTube Shorts jest tutaj ogromny potencjał na to, żeby wykorzystywać ten format i wykorzystywać go w sposób mądry. Ze względu na to, że
W YouTube Shorts wzrosła o 1,6% w stosunku do roku poprzedniego, liczba dziennych wyświetleń. I tak jak mówiłam, jesteśmy przyzwyczajeni do scrollowania rolek czy TikToków. Razy 1,6, nie procent. Tak, razy. Bardzo, bardzo dużo. Bardzo duża różnica. Jesteśmy przyzwyczajeni do scrollowania i tutaj YouTube Shorts też jest formatem, który bardzo mocno rośnie, więc należy to wykorzystywać. Mam jeszcze jedną statystykę, a mianowicie 87% widzów twierdzi, że twórcy YouTube'owi udzielają porad, którym mogą zaufać. No i teraz jak połączyć te dwie statystyki i wykorzystywać to w kampaniach Demand Gen? Po prostu należy w kreacjach dodawać kreacje od influencerów jako YouTube Shorts. I jest to praktyka, która naprawdę dobrze się sprawdza, bo jak pewnie sami wiecie, jeśli macie współpracę z influencerami, bardzo często jest tak, że influencer doda story na swoich socialach i wtedy mamy jednodniowy pik ruchu, może to się przekładać na sprzedaż. Jeśli natomiast my wykorzystamy te materiały, to mamy stały dopływ użytkowników z tych materiałów i może to się przełożyć w większym stopniu na sprzedaż w naszym sklepie. Tutaj jest jeden warunek, ponieważ należy pamiętać, że przy dogrywaniu współpracy z influencerami, żeby uwzględnić fakt, że możecie takie materiały od influencerów wykorzystać w kampaniach reklamowych, bo bez zgody influencerów po prostu jest to niemożliwe. Tak, Ola fajnie poruszyła ten temat zgód na czacie i będziemy to cały czas podkreślać też, że te zgody są ważne, konsekwencje tego są naprawdę bardzo drogie, więc pamiętajcie o tym, wpisujcie zawsze, informujcie, gdzie to będzie wykorzystane, do jakich celów, że też do sprzedażowych na przykład, żebyście dobrze to skonsultowali z prawnikami i zrobili to mądrze, wykorzystali maksymalnie po prostu z korzyścią dla swojej marki. Dokładnie. A co jeśli nie chcecie jakby żadnej współpracy z influencerami? Ja mam dla was tak naprawdę jedną radę. Po prostu zacznijcie to robić, bez względu na to, jakie macie obiekcje, bo po prostu to się sprawdza, więc warto przetestować. Tak, ale też dobrać odpowiednie osoby, które pasują do waszej marki i będą tworzyć coś, co jest spójne z waszą wizją, waszymi wartościami. A jeżeli chcecie wiedzieć też, jak dobrze stworzyć to wideo, to pod to też są narzędzia ogólnodostępne. Jednym z nich jest ABCD Framework. Badania Nielsena pokazują, że marki, które tworzą reklamy zgodnie z tymi zasadami, odnotowują o 30% wyższy wzrost sprzedaży niż reklamy, które tego nie mają. 30% to niby nie jest 300%, ale wciąż licząc na skali, myślę, że to jest bardzo dużo w porównaniu do tego, co można stracić przez to, że jedna produkcja czy kilka produkcji będzie zrobione według własnego uznania, nie dostosowując jakichś drobnych elementów. To ABCD jest bardzo proste, zaraz sobie przegadamy każdy z tych elementów. Attract, czyli A, B, czyli Brand, C, czyli Connect i D, Direct. Jeśli byście to, na to spojrzeli na takim wykresie, to co należy zrobić? Przyciągnąć uwagę, przedstawić swoją markę, nawiązać relacje i kierować dalszymi działaniami, czyli powiedzieć o sobie, czego się po niej spodziewamy. Co jest istotne, że musi jeszcze nastąpić gdzieś w trakcie niespodziewany zwrot, to jest piąta kropeczka. Zaraz my wam pokażemy filmik, a później go rozbierzemy na te elementy, żebyście, czy rozłożymy na te elementy, żebyście zrozumieli dokładnie, jak można to zrobić w praktyce. Cześć, nazywam się Monika Żochowska, jestem pomysłodawczynią rękawiczki Glove, od której
cała historia marki się rozpoczęła. Teraz kobiety w ponad 70 krajach nie mogą sobie wyobrazić codziennej pielęgnacji właśnie bez tej rękawiczki. Potem powstały kolejne produkty do makijażu, oczyszczania skóry, akcesoria do pielęgnacji włosów, ciała, twarzy, a nawet naturalne kosmetyki. Od lat wspieramy domowe rytuały beauty. Stawiamy na wielofunkcyjne produkty, które dają natychmiastowy efekt. Jesteśmy dumni z tego, że zamknęliśmy obieg naszych produktów i od 2021 roku możesz na nasz koszt odesłać zużyte produkty, rękawiczki, płatki wielokrotnego użytku, a my przerabiamy je na ławki, które stawiamy w parkach i zielonych strefach miast. Dbając o siebie, możesz również zadbać o planetę. To jak? Podajesz rękawice? Glove jest też marką, z którą współpracujemy. Uprzedzając pytania, również udzielili zgody, żebyśmy skorzystali z tych materiałów, żeby je teraz pokazać. I dopiero zdałam sobie sprawę, że tym razem jako przykłady wybrałyśmy marki beauty, tak. Co jest też ciekawe, bo to nie było zaplanowane. Więc tak, dobrym przykładem tutaj było to attract, czyli zwrócenie uwagi. To musi nastąpić tak naprawdę w sekundzie zero, najpóźniej w pierwszej sekundzie, bo czasami ten prędkość scrollowania nawet nie sięga 2 minut, tylko 2 sekund. Czy 2 sekund. Widzisz, dobrze, że jesteśmy we dwoje. Tak, 2 sekund, więc mamy tak naprawdę poniżej 2 sekund, żeby zwrócić uwagę. Tutaj była ta klapsa, która była na początku, która od razu przykuwa uwagę, plus to wygląda tak filmowo, więc osoby zwracają uwagę na to, co tam Monika zaraz będzie mówić, co się dzieje, co to za plan filmowy. Marka została przedstawiona z tych produktów, z których się zaczęło i Monika założyła je na siebie, czyli pokazała, jak rzeczywiście każda kobieta tego stosuje, jak to wygląda i te topowe produkty, które są używane przez klientki. Nawiązanie relacji z marką odbyło się w momencie, kiedy Monika również pokazała siebie w takim domowym ubraniu, zakładając ten, mówię na to, uszy, natomiast tam też jest możliwość, żeby to po prostu założyć wygodniej na głowę i to dostosować do wymiarów głowy, czyli to, czego używamy do mycia twarzy. Wiadomo, że nie każda osoba to robi, nie każda kobieta ma te gadżety, ale grupa docelowa bardzo to docenia i te gadżety kupuje. Niespodziewany zwrot był w momencie, kiedy została pokazana brudna rękawiczka. I tak też wyglądają materiały, które są wykorzystywane do demakijażu, płatki, czyli to jednokrotnego użytku, czy wielokrotnego, rękawiczki i inne rzeczy. Takie one są po prostu pod tym makijażu i nie każda marka to pokazuje w swojej komunikacji, w swoich reklamach. Tutaj Glove pokazuje tą rzeczywistą historię. Monika pokazuje siebie bez makijażu i nastąpił ten direct, czyli pokazanie akcji. Akurat w tym przypadku Glove zaproponowało minus 15% na wybrane produkty, a mogą to być przeróżne CTA. Ważne, żebyście zachęcili użytkownika czy użytkowniczkę do wykonania akcji, której się spodziewacie, do której też zapraszacie. Napiszcie coś też o tym wideo, jak przemawia do Was, czy uważacie, że ten framework rzeczywiście pozwala i poznać markę i produkt. Czy stosujecie jakieś innych frameworków, bo to też by było bardzo korzystne dla nas, jeżeli zaproponujecie jakieś inne metody, które są przez Was przetestowane, to chętnie też się zagłębimy po tym webinarze i je przetestujemy, jeżeli jeszcze wcześniej nie były przez nas testowane. Dokładnie. I case study. Tak. Są pewne protipy do wykorzystania tych kampanii. Zostały one wykorzystane przez nas. Większość z nich już znacie, tak, żeby dostosowywać materiały do tego, czego użytkownik się spodziewa, kreacji i tak dalej, plus cele kampanii. I tutaj pokazujemy tak naprawdę już wyniki. To była marka z branży Home and Deco, gdzie wartość konwersji
i zwrot inwestycji bardzo podskoczył, tym bardziej jak na tego typu formaty, bo był około, nie wiem, dwukrotnie wyższy w tym momencie. Widzicie tu mały współczynnik konwersji, dlatego że to jest format właśnie taki bardziej zasięgowy, gdzie my uderzamy do całkowicie nowych użytkowników, mamy bardzo tanie koszty za kliknięcie i oceniamy tę kampanię jako bardzo dobrą. Udało nam się pozyskać te pierwsze konwersje, których na dzisiaj już mamy dużo więcej, natomiast to było takie podgrzewanie grupy docelowej jeszcze przed Black Friday. No i tutaj też ten ROAS 7,5 jak na tą markę to bardzo też fajny wynik. Tak, na ten typ formatu. Jeszcze testowaliśmy na przykład kampanię z lookalike'ami i bez lookalike'ów i też mamy ciekawe wnioski, że z lookalike'ami można uzyskać dużo tańsze dotarcie do użytkownika, dużo niższe CPM-y, niższe CPC. Te kampanie też dość często więcej wykorzystują budżetu z racji, tu były te same kreacje, z racji, że potencjał po prostu Google widzi większy, chętniej te użytkowniczki się angażują. Więc też polecamy, żeby sobie robić takie testy, tak? Rozmawialiśmy, widzieliście, co się działo na czacie, jak się podzieliły nasze zdania tylko odnośnie kreacji. Wiedzieliście, ile jest elementów samej kampanii, więc możemy sobie dyskutować na temat każdego z tych elementów. Ja uznaję, że taka grupa docelowa, ja uznaję, że taka. Do momentu, aż przetestujemy i się upewnimy, należy te testy wykonywać, więc sobie testujcie, sprawdzajcie sygnały, lookalike'i, listy odbiorców. Wszystko, co może Wam pomóc, żeby ta kampania działała jak najlepiej. No i końcowe pytanie, jak ten nowy format wpływa na konwersję w e-commerce? I to jest to, co mogę Wam powiedzieć, bo tak jak Alina mówiła na początek, to zależy po prostu, w jakie ręce ten format zostanie włożony, kto będzie to ustawiał i jakie po prostu obierze praktyki. W zależności też od biznesu może ten format się sprawdzić lepiej lub gorzej. Clue jest takie, że ogólnie na testy powinniśmy przeznaczać od 5 do 15% naszego budżetu mediowego i myślę, że Demand Gen jest właśnie takim formatem na testy, żeby sprawdzić, czy to wpłynie na nasz biznes, nasze kampanie i na poprawę ich. I jeszcze właśnie jedna ważna kwestia, to już opowie Alina. Tak, pamiętajcie, że nie sama kampania robi wynik. Wszystkie elementy w marketingu są połączone. Praktycznie, a nie praktycznie nigdy, mogę powiedzieć, w mojej karierze się nie zdarzyło, kiedy produkt był super, cena była konkurencyjna, cały proces sprzedaży był dobrze zrobiony, dało się tego kupić, strona była responsywna, koszty dostawy, wszystkiego się zgadzało, były prowadzone reklamy i to się nie sprzedawało. Nigdy czegoś takiego się nie zdarzyło. Jeżeli coś nie działo, to musimy audytować, sprawdzić i patrzeć dlaczego, czy się nie klika, czy ludzie nie przychodzą na stronę docelową, czy nie dokonują na stronie docelowej tego, co potrzebują, czy nie potrafią tego kupić, więc wszystkie elementy marketingu są połączone. Dbając, czy wchodząc w kampanię reklamową, musicie zadbać o to, żeby było gdzie przejść, żeby na stronie dało się znaleźć produkt, żeby zakup był łatwy, sposoby płatności, dostawy i tak dalej, takie, które wasza grupa docelowa sobie ceni, lubi, najczęściej je wybiera, więc musimy poznawać użytkownika, pracować nad contentem, nad designem i nad pozostałymi elementami, które są dla tej grupy docelowej istotne. Pamiętajcie, żeby pisać na LinkedInie, jeżeli dzisiaj czegoś nie zapytacie na czacie, jeżeli przyjdą Wam jakieś pytania później, bardzo chętnie udzielamy takich odpowiedzi, rozmawiamy bezpośrednio, jesteśmy zawsze otwarte, bo nieraz tak wygląda, że osoba, która prowadzi webinar jest zamknięta, nie da się do niej dobić, nie jesteśmy takie, jesteśmy zwykłymi ludźmi, odpowiadamy na każde pytanie, chętnie współpracujemy. Domi też ma dla Was jeszcze coś więcej oprócz tego, o czym rozmawiamy dzisiaj.
Dokładnie. Jesteśmy w okresie świątecznym, więc przygotowałam dla Was też kompleksowy poradnik na temat kampanii świątecznych. To już nie będzie tylko o Demand Gen, to będzie właśnie taka ogólna dawka wiedzy, jak podejść do kampanii świątecznych, nie tylko z perspektywy kampanijnej, ale też z perspektywy dostosowania asortymentu, przygotowania logistycznego, więc taka całościowa dawka wiedzy. Myślę, że jeszcze no, taki ostatni mamy tydzień, półtora na wykorzystanie tego, co tam jest w praktyce, żeby wykorzystać ten magiczny czas.